skóry gdaczą, koguty pieją. Jakiż piękny dzisiaj dzień. Dzisiaj niedziela. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz mam pełne ręce, jak widzicie, pełne ręce roboty. Idę dać kurkom coś ekstra do jedzenia. Z okazji właśnie tego, że jest niedziela. Nie myślcie sobie, że ja codziennie robię im takie frykasy. Dostają do jedzenia podobne rzeczy, ale może w troszeczkę innej formie. O, tutaj wiatr przewrócił troszkę ogrodzenie. Zaraz to trzeba naprawić. Dostają podobne rzeczy, ale w troszkę innej formie. Natomiast dzisiaj przy okazji niedzieli dostaną to w troszeczkę ładniejszy sposób, ale również chciałbym się zająć tematem paśnika. Paśnika na paszę, paśnika na ziarno. Ponieważ z tego co wyczytałem, wiele osób ma problem z rozsypywanym ziarnem dookoła paśnika. To ziarno wam się rozsypuje, kury dziobiąc wysypują to na ziemię. Wiele osób mówi, że zabiera wtedy paśnik i pozostawia kurom pole, miejsce do popisu, tak aby to co rozsypały mogły wyjadać. Ja miałem podobny problem, natomiast rozwiązałem go w taki sposób, że te okienka, które tutaj są, zakleiłem taką srebrną taśmą. Może ja pokażę dokładniej, o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że u mnie nic nie jest rozsypane. A miałem ten sam podobny problem, że rozsypanego było ziarna dookoła po prostu bardzo dużo. Ja ten paśnik w tej chwili ściągnę z tego kabla, tak aby pokazać, co ja dokładnie zrobiłem. Myślę, że to jest dość popularny model paśnika. Aby to dobrze pokazać, muszę wysypać pszenicę. Pszenicę, która jest głównym składnikiem pożywienia dla moich kur. I teraz proszę, zobaczcie, że te okienka, mam nadzieję, że to dobrze widać, że te okienka, przez które wsypuje się tutaj ziarno, w oryginale sięgały aż dotąd. W oryginale sięgały mniej więcej tutaj do tego miejsca. Dlatego paśnik napełniał się aż po brzegi i kury naturalnym sposobem dziobiąc to rozsypywały. Dlatego okleiłem tam wewnątrz, dookoła ten pas jakby taśmy zostawiając. Obniżyłem poziom tych okienek, przez które wsypuje się ziarno, przez które wsypuje się pasza, tak aby nie uzyskiwał górnej granicy. I w tej chwili, proszę zobaczyć, wszystkie te okienka są zaklejone taką srebrną, mocną taśmą. Oczywiście wcześniej musiałem zdemontować ten paśnik. To się robi w bardzo prosty sposób. Tutaj wykręca się ten środkowy trzpień. O, może pokażę również od wewnątrz, jak to wygląda, że też jest oklejony taśmą od wewnątrz i od zewnątrz. Tak, zrobiłem to bardzo szybko, bez dbałości, ale skutecznie. No i co? I w tej chwili, jak nasypuję tutaj ziarna, to ziarno już zatrzymuje się, pszenica zatrzymuje się na tamtym poziomie, nie dochodzi mi tutaj do samej góry. Także w taki oto prosty, ale skuteczny sposób rozwiązałem problem rozsypanego ziarna, rozsypanej paszy i u mnie to skutkuje. Jeśli ktoś ma swoje pomysły, swój sposób lepszy, to ja nie mówię, że wszyscy muszą robić tak jak ja. Ja po prostu pokazuję, jak rozwiązałem ten problem u siebie. Natomiast wracając do tematu posiłku, to tak przy niedzieli przyniosłem dla kurek ciasto. O, proszę bardzo. A tutaj mam gotowane ziemniaki. Gotowane ziemniaki, jak to się mówi, w mundurkach.
wymieszane z pociętą trawą i połupanymi, rozdrobnionymi skorupkami od jajek. W kuchni zawsze zostają jakieś obierki, jakieś ziemniaki. Zresztą ja tutaj mieszkam na wsi. Zaraz u mnie tutaj za płotem, dosłownie za tymi tujami jest wielkie pole. W tym roku były uprawiane ziemniaki, marchewka i po zbiorach zostało tego bardzo, bardzo dużo. Dlatego ja nazbierałem sobie dla kur zapas taki, który wystarczy mi na całą zimę. Proszę bardzo, tutaj orzeszki, inne rzeczy w cieście. Proszę się częstować, ale również ziemniakami. O! Moje kury tak normalnie w dzień powszedni również dostają ziemniaki, również dostają trawę, którą tutaj widać. Oj, to bardzo mi się nie podoba, jak to jest przewrócone. To albo wiatr, albo pies przewrócił. Muszę to teraz naprawić szybko. Dobrze, okej, murek naprawiony, choć to i tak będzie przerabiane. Ale oto proszę zobaczyć, jak kurki częstują się jedzonkiem. Ciasteczko im smakuje, tam są same dobre rzeczy, bo tylko owoce, orzechy, no i wiadomo, mąka, jajko. Także smacznego. W tym krótkim materiale to wszystko. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my widzimy się w kolejnym odcinku.